czy on mnie zdradził? Czy ona mnie zdradziła? Ogólnie, czy osoba ukochana, o której teraz myślisz, ciebie zdradziła? Do tego używam Tarot of Sexual Magic, czyli tarot magii seksualnej. I zobaczymy, kochani, co pokaże ten tarot. Witam serdecznie wszystkich kochanych moich subskrybentów oraz widzów. I oczywiście wszystkie nowe osoby, proszę zostańcie z nami już na stałe. Zasubskrybujcie mój kanał i dostaniecie codzienne powiadomienia o moich premierkach z wróżbami kolektywnymi dla Was. Bardzo się cieszę, jeśli jest coraz więcej subskrybentów. Wtedy widzę, że kanał ma sens i to mnie oczywiście motywuje, więc zapraszam Was serdecznie do subskrypcji oraz do komentowania, lajkowania z kciuczkiem w górę. To wszystko mi pomaga, inspiruje, motywuje mnie do codziennego nakręcania Waszych wróżb kolektywnych. Oczywiście zapraszam Was również na wróżby indywidualne, które odbywają się na podstawie Waszych dat urodzenia i zdjęć oraz Waszych konkretnych pytań, lub stawiam również indywidualnie lustro, prognozę związku, horoskop. Też jeśli chcecie numerologię, to mogę się tym też zająć dla Was. Napiszcie mi e-maila, a ja odpiszę Wam o warunkach takiej wróżby i napiszę Wam, jakie opcje różne są do wyboru. Mój adres e-mailowy znajdziecie w filmiku, pod filmikiem i w komentarzach, więc zapraszam na wróżby indywidualne. A teraz, kochani moi Państwo, wybierzcie sobie jedną z tych grup. Tutaj jest grupa pierwsza, karta i ametyst fioletowy. Oraz karta druga, grupa druga i kwarc cytrynowy. Wybierzcie sobie tę grupę, która przyciąga Wasze oko. Proszę się długo nie zastanawiać. Pierwsza taka reakcja przyciągania jest najprawdopodobniej ta prawdziwa i ta słuszna. Więc zaczynamy od grupy pierwszej. To jest ametyst fioletowy. Ta grupa na bok. Czy osoba, o której myślisz, cię zdradziła? Karta tarota mówi księżyc. Księżyc mówi o tym, że nawet jeśli cię zdradziła ta osoba, pozostanie to w bardzo dużym sekrecie pod osłoną nocy. Nigdy nie dowiesz się o tym i ta osoba, jak i karty, nie chcą o tym dokładnie mówić, ponieważ to zostanie na pewno głębokim sekretem. Jeśli cię ta osoba zdradziła, to zostanie to tylko na zawsze, jak w grobowcu, tak, u niej. Zobaczmy teraz, kochani, co dopowiedzą inne karty do tej karty księżyca, ponieważ księżyc jest tajemnicą, sekretem. Być może osoba ta zdradziła cię podczas nocnych schadzek z jakąś inną osobą lub wieczorową porą nocą, gdzie nikt nic nie widział, tak? W sekrecie doszło do jakiejś zdrady. No i ta osoba, która ukochana, będzie to oczywiście nadal w sekrecie bardzo, bardzo, bardzo kryć. Tutaj nie ma prawa się wręcz nikt o tym dowiedzieć, tylko księżyc być może to widział, słyszał, natomiast księżyc nikomu tego nie opowie, to będzie tajemnica. Taka zdrada jest rzeczywiście owiana wielką, wielką tajemnicą.
I mówi o sekretach, o sprawach właśnie sekretnych, niewyjaśnionych, nieklarownych. Zobaczmy, czy on zdradził, czy on zdradził, czy on zdradził. Dobrze, więc tak, mamy jego emocje do kochanki to 9 pentakli. Czyli 9 pentakli on stawia raczej na stabilność. Na stabilność, nie na zdradę, tylko na zbudowanie czegoś konkretnego, jakiejś rzeczywiście relacji stałej. 9 pentakli, 9 monet, tak? 9 monet mówi o tym, że on szuka raczej stabilności. Jest, ma samodyscyplinę, dąży konsekwentnie do swojego sukcesu, do swoich celów, jest odpowiedzialny i tutaj raczej szuka czegoś długotrwałego. Natomiast jeśli zdradził, to chodziło tylko o szybki jakiś seks, ponieważ tu się pokazuje on jako król buław, czyli tutaj może być tylko jakiś ogień chwilowy, zapalenie się, ale coś, co mogło szybko zgaść, polegało tylko na seksie ognistym i on raczej tutaj dalej jest dobrym partnerem, mężem, no, w relacji. On szuka tutaj jako król pentakli raczej stałej relacji, małżeństwa. I skupia się również na pracy, na sukcesie finansowym, zawodowym. Także tutaj, jeśli on zdradził, to zostanie rzeczywiście wiecznym sekretem i nigdy się o tym możesz nie dowiedzieć. Chodziło tylko o krótki seks, o jakiś ogień po prostu szybki, który się zapalił i zgasł. To była tylko chwilowa zachcianka króla buław, czyli tutaj chwilowy jakiś ogień, napalenie się na kogoś, ale rzeczywiście jest to tutaj bardzo, bardzo ukryte. I on raczej odszedł, jeśli nawet był jakiś tutaj skok w bok, powiedzmy ognisty, tak? To on odszedł od tego, tu jeszcze mamy na spodzie karty, właśnie zobaczyłam, on odszedł od tego romansu, czy od tego tutaj flirtu, ponieważ chce być tutaj królem pentakli, czyli królem monet, czyli bardzo takim szanowanym mężem, partnerem, tak, który szuka rzeczywiście coś stabilnego. Dziękuję serdecznie grupie pierwszej i zapraszam, kochani, grupę drugą. Grupa druga to kwarc żółty, cytrynowy. I to była ta karta. Także teraz dla grupy drugiej. Czy osoba twoja ukochana ciebie zdradziła? I teraz karta tarota mówi o kapłance, o papieżycy. Czyli nie, nie było tutaj żadnej zdrady. Kapłanka jest kartą, owszem, też tajemnicy, ale osoby, która ma priorytety, która ma zasady, która wierzy w swoje pryncypia, która idzie za intelektem, jest osobą mądrą i nie pozwala sobie na jakieś takie przygodne tylko niesnaski. Jest to osoba mądra, zrównoważona, przemyślana, która nie zachowuje się po prostu lekkomyślnie. Kapłanka ma swoje zasady, których broni. Zobaczmy, co to powie jeszcze inna talia tarota.
osoba ukochana straciła mnie? Czy osoba ukochana straciła mnie? Czy osoba ukochana straciła mnie? Nie, tutaj nie ma zdrad rzeczywiście. Tutaj jest raczej walka być może o ten związek. Tutaj być może był jakiś flircik, ale tutaj jest raczej osoba zakochana. Rycerz mieczy, rycerz kielichów i dwa miecze, czyli tutaj ta osoba raczej zamyka oczy i uszy i nie chce tutaj słyszeć o jakichś innych partnerach, zdradach, ponieważ jest zakochana, tak jakby w tobie osoba pytająca i walczy tutaj o ten związek właśnie. Natomiast na zdrady jest tutaj zablokowana, zamknięta. Za bardzo też siedzi w głowie, tak, w rozumie, w intelekcie, żeby zachować się tu bezmyślnie i tej wydaje się ta osoba właśnie bardzo jako rycerz kielichów zakochana i owszem jest zalotna, flirtowna, ale na zdradę jest zamknięta. Także dziękuję grupie drugiej również. Były różne grupy. Pierwsza zdrada, która jest owiana wielką tajemnicą. I druga, tutaj kapłanka, czyli nie ma zdrady. Dziękuję serdecznie. Myślę, że ten temat był również ciekawy. Do usłyszenia już wkrótce.